co tam się odpaznokciowało? Autorką postu w grupie Kulolupa na Facebooku jest Iza Jaroszuk, która podzieliła się zrzutami Instastory marki naturalnych kosmetyków. Instagramowy profil marki obserwuje ponad 67 tysięcy osób. Na udostępnionym Instastory możemy zobaczyć reklamę kremu do rąk trzymanego w dłoni. Iza, jak i reszta komentujących, zwróciła szczególną uwagę na niepoprawną budowę paznokci. Co? A może to specjalnie oni takie kazali zrobić, żeby ludzie dużo gadali o tym, bo nie jest to specjalne, specjalnie tak, no bo patrzcie, no przecież to jest tak, tu jest paznokieć. Może to ma sugerować jakiś kształt, nie wiem, papai, albo no nie, a tu też nie jest, nie jest gorzej, znaczy lepiej. A grzbiety to już w ogóle, ja nie wiem co tu się, co się to stało się. Na tym kciuku to samo, idzie paznokieć, schodek i to tak jakby coś za małego zostało tam przyklejone na te paznokcie. Ja nie wiem, czy to jest celowy zabieg, żeby po prostu mówiono o tej marce w imię powiedzenia, nieważne jak, byle mówią, czy po prostu to jest tak nieprofesjonalne podejście osób przygotowujących tą reklamę, że po prostu te paznokcie no, zostały niedopracowane. Okropne. Fajne. Co tam się odpaznokciowało? O. Jak wygląda połączenie migdała współczesnego kwadrata i owalu w jednej stylizacji? Klaudia Wiśniewska to autorka kolejnego postu w grupie Kulolupa, w którym udostępniła zdjęcie stylizacji. Stylizacja ta prezentuje nowy rodzaj budowy Slim Nails. W komentarzach powstała dyskusja na temat nowej techniki budowania. Czy jest poprawna, estetyczna oraz o jej apeksie. Ten kształt mi trochę przypomina migdała współczesnego, któremu wzięto czubek paznokcia i go rozszerzono do owala. Tak, co do gustów, tutaj nie ma co dyskutować, bo same paznokcie są naprawdę zbudowane prawidłowo. Krawędzie dolne są niepodcięte, dopiero się wznoszą... To prawda dość drastycznie, ale dopiero się wznoszą do góry już kiedy strefa strefsu jest dawno bezpieczna, więc spokojnie. To jest, wydaje mi się, że dobra stylizacja dla osób, które no po prostu nie lubią odrostu mocno widocznego od skórek, bo one są takie totalnie płaskie, dlatego właśnie tymi krawędziami dolnymi trzeba tak mocno zajechać do góry. Co kto lubi? Tutaj, żeby takie paznokcie osiągnąć, trzeba podłożyć szablon jak do kwadrata, a opiłować krawędzie dolne jak do migdała współczesnego. A, taki tip wam dałam. Paznokcie na bogato. Autorką postu w grupie Kulolupa na Facebooku jest Marzena Zakrocka, w którym dzieli się krótkim wideo z profilu Mi Plus Fashion na Instagramie. Profil ten obserwuje około 800 tysięcy osób, a wspomniane wideo polubiono około 180 tysięcy razy. Zobaczyć na nim możemy naprawdę długą, długą stylizację paznokci wraz z imponującą ilością plastikowych dekoracji. Bardzo ekstrawaganckie paznokcie. Jak ona nie tylko z paznokciami funkcjonuje, tymi, ale z tymi zębami, chyba że to są jakieś nakładki. Boże, takie długie, że aż jej do biustu tej stylistce to sięgało. Ile to musiało być robione czasu, ja cię kręcę. Ile tam jest rzeczy, jak to ciężkie musi być. Oj. Jak ktoś się nie zna, to się na to nabierze. Edyta Cieślińska to autorka kolejnego postu w grupie Kulolupa, która podzieliła się reklamą frezarki ze strony holivika.pl. Cena frezarki to 300 zł, a jej moc wynosi 35 W. Na wideo reklamującym frezarkę możemy zobaczyć, że jest poręczna i mieści się nawet w torebce. To, co jednak zwróciło uwagę Edyty w reklamie, to dziwny sposób trzymania rączki frezarki w trakcie jej używania. Nienawidzisz frezary, które wibrują? To są przyklejane tipsy i ona tam udaje, że tam coś piłuje, totalnie źle siedzi, tak trzyma tę rączkę, że... to jest troszeczkę taka antyreklama, bo widać, że to jest tak udawane. Laska pierwszy raz chyba w życiu ma frezarkę, albo jej kazali tak usiąść, albo ja nie wiem, przyklejone tipsy. Kurczę, jakoś tak nie jestem przekonana do tej reklamy. Widać z kilometra, że są przyklejone plastikowe tipsy i takich tipsów się nie piłuje frezarką. Tylko się jej odkleja, bo to jest na kleju. Więc no już w moim, sorry, ale u mnie jako stylistki paznokci z 16-letnim doświadczeniem powstał w mózgu taki error, że dużo rzeczy tutaj tak no nie zgrało się. No nie wiem, czy to jest reklama, czy antyreklama.
kiedy prosisz na wizycie o migdały, a jednocześnie mówisz, że ledwie za opuszek. Autorką postu w grupie Kulolupa na Facebooku jest Olga Politowska, która udostępniła TikToka z profilu It's Yuka. Profil ten obserwuje około 200 osób, a wspomniany TikTok został wyświetlony ponad 600 tysięcy razy i zebrał ponad 16 tysięcy polubień. Stylizacja kosztowała 90 zł, a kształt, o jaki autorka TikToka poprosiła, to migdał. Never again. Co tu się odpaznokciowało, na litość boską? Takie kulfony, ja bym od razu chyba, nie wiem, gdybym była tak, wiecie, standardową klientką, no to bym poprosiła o umówienie się na jeszcze jedną usługę zdejmowania tego brzydactwa i zwrot pieniędzy, albo no nie wiem, czy to się kwalifikuje, bo ktoś chciał migdał, a dostał krótki, ale szpic! A co w komentarzach? Kiedy na wizycie masz zaćmienie, a w domu olśnienie. Babo, coś ty tu odwaliła. Klaudia Mroczkowska to autorka kolejnego postu w grupie Kulolupa, w którym dzieli się TikTokiem znalezionym na profilu Juliet's Creations. Profil ten obserwuje ponad 8 tysięcy osób, a sam TikTok zebrał około 100 tysięcy polubień. Na krótkim wideo zobaczyć możemy początkującą osobę wykonującą paznokcie akrylowe, która popełniła naprawdę sporo błędów. Ojoj. I psy. Dziwnie wygląda ten klej. Wiecie co, kiedyś, 15 lat temu, nie, dobra, więcej nawet. O Boże, jak jestem stara. Dużo lat temu, 20, były takie plastikowe tipsy, które się kleiło właśnie na takim podobnym różowym kleju. I to były takie zestawy, kupowało się te tipsy i się naklejało na tym kleju, tylko że ten klej miał jeden mankament. Nie trzymał. I tak się brało, kupowało się te tipsy, ale kleiło się na kropelce. Co, no nie muszę nikomu chyba tłumaczyć, jakie było złe dla paznokci, bo jak odpadały, to razem z kilkunastoma warstwami płytki paznokciowej, więc no nie było to dobry, no nie był to dobry pomysł. W każdym razie, no ten klej wygląda jak ten klej z tych tipsów, który no nie klei. Ale ona nie oczyściła płytki i na tym polakierze paznokciu nakleiła tipsa, który jest węższy od jej paznokcia. Oj, 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 oj. Nie tak mocno, bo te włosy połamie. Nie, 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 nigdy, 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 nigdy takich ruchów nie robimy, nie. Przykładasz i odciągasz, a takie coś czuję, że tej osobie uda się popełnić wszystkie możliwe błędy. Oj, biedna. No i ciapie czubkiem, głaszczę, brud pod paznokciem, grube, nierówne, skórki pod... O Boże, co z tym lakierem? To był tradycyjny lakier? Chyba tak, tradycyjny lakier. No dobra, to nie jest aż takie głupie. Babo, coś ty tu odwaliła. To jest akryl. Osobie, która kiedykolwiek miała styczność z akrylem, nie muszę tłumaczyć, że to, trudno to zdjąć. Bo piłuje się to ciężko pilnikiem, gorzej niż... Żel tak mięciutko schodzi, a akryl jednak no, jest oporniejszy w piłowaniu. Jak już coś zrobisz nie tak, to jest proces, który samoistnie po połączeniu proszku z monomerem oczywiście, on sobie polimeruje, więc to nie jest tak, że sobie masz czas na zbudowanie tego paznokcia, to jest gra na czas, no musisz, jak zbudujesz, tak się utwardzi, bo to jest parę minut i już, no, już więcej nie zrobisz, nawet nie minut, co ja mówię, w sumie zależy od rodzaju akrylu. W każdym razie, oj... Jeśli nie będziesz korygować wzrostu swojego paznokcia, to tak one będą wyglądać. Autorką postu w grupie Kulolupa na Facebooku jest Patrycja Musiał, która udostępniła TikToka z profilu It's Michi. Profil obserwowany jest przez ponad 4000 osób. TikTok natomiast został wyświetlony ponad 1 800 000 razy. Zobaczyć na nim możemy kobiece dłonie otwierające kupony. Ale nie... Dobra, to, że się zawijają, to jedno, ale jakie one są grube, jakie one są zawinięte, a może tak, wiecie co, czasami jest tak, że naturalny paznokieć tak rośnie, a ktoś po prostu robi cały czas korekty, i czyli dolewa odrost i już nie koryguje paznokcia. No i to potem tak wygląda, bo tak by pewnie wyglądał i naturalny paznokieć, gdyby po prostu sobie mógł rosnąć. Albo zostały tu przyklejone te takie tipsy mocno zawijające się w dół. W ogóle jak ktoś kiedyś pierwszy stworzył tipsy i sobie, co w jego mózgu powstało, jak ten cały proces przebiegł, że on stworzył te tipsy zawijające się w dół, jak taka C-litera, nie? Kliknij tutaj, żeby móc oglądać jeszcze więcej śmiesznych paznokciowych rzeczy z internetu.